naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego, więc jeszcze jej oddam głos. Takie chwile, takie miejsca, które nie tylko pozwalają nam przeżyć tajemnicę bycia. Są takie miejsca na świecie, które nie tylko dają nam siłę, ale także sprawiają, że nasza wiara i wspólnota nas rośnie. Jednym z tych miejsc jest Jasna Góra. Miejsce, które dla części z nas jest miejscem znaczącym o wiele więcej, bo to nie tylko pojedyncze spotkanie z Bogiem, ale miejsce o pielgrzymowaniu, do którego marzymy bardzo często. Życzę Wam, ażeby to, co udało się Wam wspólnie przeżyć tu na pielgrzymce, tu na Jasnej Górze, zostało w Waszych sercach, dawało Wam siłę, nadzieję i wytrwałość na każdy, czasami szary dzień. Żeby ta pielgrzymka i wspólne przeżycia pozwoliły Wam wytrwać w wierze, ale także, żeby pozwoliły Wam marzyć, żebyście nie bali się marzyć i własnymi marzeniami zmieniali świat. Dziękuję bardzo serdecznie kadrze pielgrzymki i konferencji za przygotowanie tego spotkania. Czuwaj. Thank you.